Witam wszystkich serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Ateiści bez kwarantanny. Dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła eutanazji, czyli dostępu do dobrej śmierci. Temat niewesoły, ale czasy niewesołe, to chyba pasuje. Zaproszenie do dzisiejszego panelu przyjęły następujące osoby i w takiej mniej więcej kolejności chciałbym, żebyśmy się też włączali do rozmowy. Pani Joanna Senyszyn, profesor z Uniwersytetu Gdańskiego i poseł na Sejm z ramienia SLD. Pani Joanna Heinderek, filozof i profesor w Uniwersytecie Jagiellońskim. Miło nam widać kolejny raz panią profesor. I pan doktor Tomasz Kruszewski, jak sama nazwa wskazuje, lekarz i działacz partii Korwin. Przypominam, że nagrywamy się, także będziemy mogli na YouTubie powtórzyć sobie wszystko, przypomnieć i ewentualnie złożyć jakiś komentarz. Tytułem wstępu, ponieważ rozmawianie o śmierci to jest łamanie takiego kulturowego tabu w Polsce, rozmowa będzie delikatna, a rozmawianie o eutanazji to wręcz jest chyba bluźnierstwo. Ten niezwykle trudny temat mogą podjąć tylko ludzie racjonalni, dlatego nadzieja w ateistach. Otwarcie rozmowy zatem będzie trochę ateistyczne, tak się postaram. Dobra śmierć może być ostatnią dobrą rzeczą w życiu, jaka nas spotka. Więc warto się postarać o takie zjawisko. Kwestia eutanazji wymaga rozpatrzenia w dwóch aspektach, w trzech nawet aspektach. Filozoficzno-kulturowym, medycznym i prawnym. Wątek kulturowy i zarazem religijny powinien być najmniej istotny, gdyż śmierć jest zbyt poważnym wydarzeniem, aby mieszać do tego nonsensy, urojenia i zabobony. Ale w Polsce jest akurat odwrotnie. I właśnie podłoże religijne najmocniej zachwaszcza debatę publiczną o eutanazji, wykluczając walory racjonalne i humanistyczne. Religia jest zbudowana na strachu, a śmierć jest na tyle przerażająca, że religia nie mogła sobie odpuścić okazji, aby omotać ludzkie emocje urojeniami piekła i nieba. Religia wtargnęła brutalnie do wszystkich społecznych przeżyć i wydarzeń. Episkopat uzurpował sobie prawo do prawienia nam kazań o moralności we wszystkich ważkich życiowych momentach. Najbardziej tragiczny rytuał przejścia, jakim jest pożegnanie z życiem, został przez Kościół katolicki tak mocno zaanektowany, zawłaszczony i osadzony w kulturze i folklorze, że krążący po szpitalnych salach kapelan nie budzi zdziwienia. Namaszczenie olejami nadaje niezbędny poślizg, aby nieboszczyk wjechał na niebiańskie pastwiska. Na katolickim pogrzebie to ksiądz jest głównym aktorem, jego przesłanie jedynym echem po zmarłym. Ten zakorzeniony kulturowo-religijny obyczaj nie pozwala otrząsnąć się z zaczadzenia kadzidłem i rozpocząć racjonalnej debaty o medycynie. Pseudologika religijna jest pokrętna i obłudna. Jeżeli po śmierci czeka nieboszczyka spotkanie z ukochanym i miłosiernym stwórcą, to czemu odwlekać to przepiękne, wymarzone spotkanie. Czyż nie lepiej porzucić ten padł łez, przerwać cierpienie i rozkoszować się wiecznym, niebiańskim spokojem u stóp ukochanego? Katolicy często powtarzają, nie wolno decydować za Boga. Czy chora satysfakcja czyjegoś urojonego, niewidzialnego przyjaciela ma być nadrzędnym celem i drogowskazem naszego postępowania? Czy aby na pewno zegarmistrz światła purpurowy ma swoim kaprysem zamknąć nam powieki i dokonać swego poronionego dzieła? Nie możemy traktować poważnie zachcianek urojonego przyjaciela. Nie można również traktować poważnie deklaracji katolików o świętości życia. Organizacja Watykańska wymordowała, zakatowała, spaliła miliony ludzi, innowierców, czarownic i ateistów. Ich święta książka aż ocieka krwią i niemal na każdej stronie Jahwe zabija ludzi. Za pracę w szabat, za nieposłuszeństwo rodzicom, za seks przedmałżeński, za byle co.
Sam Bóg zabija miliony. Katolicy wrzeszczą, jest przecież przykazanie nie zabijaj. Nie wiedzą, że w piśmie ma ono znaczenie nie morduj Żyda. Tyle i tylko tyle. Wszystko i wszystkich innych możesz spokojnie zabić na chwałę Jahwę. Jak można dyskutować z osobami, które nie rozumieją swojej własnej świętej księgi i swojej religii? Nie można i nie warto. Trzeba zatem dokonać niemożliwego i wyeliminować element religijny z całego dyskursu o eutanazji. Najwyższym dobrem jest człowiek i zmniejszenie jego cierpienia, a nie robienie przyjemności urojonemu dziudziu, który kocha smak krwi i woń spalonego mięsa. Katolicyzm to krwawy kult oparty na okrutnej, męczeńskiej i bezsensownej śmierci niewinnego człowieka. Czas więc wyzwolić się z tego barbarzyńskiego, cierpiętniczego kultu i zrobić istotny krok na drodze do oświecenia, które Polakom przychodzi z 200-letnim opóźnieniem w stosunku do Europy. Bez wyzwolenia się z kultu śmierci racjonalna rozmowa o zakończeniu życia jako biologicznym fakcie nie będzie możliwa. Dziś zwracamy się z nadzieją do nauki, szczególnie do medycyny, o polepszenie naszego zdrowia i przedłużenie życia, o podniesienie dobrostanu. Ostatnie dekady przyniosły w tym zakresie rewolucyjną poprawę i postęp będzie trwał. Medycyna daje nam szansę na uśmierzenie bólu, nawet trwanie w stanie przedagonalnym przez długi czas przy wykorzystaniu farmakologii i zaawansowanej aparatury. I tu na grunt wiedzy medycznej wkracza nasza moralność, wkracza humanizm i zasada mniej cierpienia. Uporczywa terapia jest możliwa, ale czy zawsze jest moralna? Kto jest panem życia pacjenta poza pacjentem? Kto i kiedy ma podjąć decyzję o skróceniu cierpienia? Pacjent, lekarz czy może rodzina? Kto ma prawo skazać niewinnego na bezsensowne cierpienie? Najtrudniej są rozstrzygane kwestie prawne, gdyż uzyskanie konsensusu i zapisanie paragrafu w kwestii tak delikatnej wydaje się uczynkiem brutalnym. Ale społeczeństwo cywilizowane musi ustalić i uhonorować prawo do samostanowienia człowieka. Prawo do naturalnej śmierci niech będzie prawem, ale nie obowiązkiem. Wolność oznacza możliwość wyboru z poszanowaniem praw i dobrostanu innych. Żaden rząd, żaden episkopat nie może decydować o życiu i śmierci wolnego człowieka. Takie jest moje krótkie zdanie. Teraz zapraszam naszych panelistów. Proponuję dwie rundy gdzieś po 7 minut. Uprzejmie proszę o trzymanie się stopera czy zegarka. Ja będę przypominał, jeżeli nie będzie innego wyjścia. Miałem na początku zapowiedzianą panią profesor Joannę Senyszyn, ale nie widzę. W związku z powyższym, nie wiem, czy mi się pani Senyszyn gdzieś ukryła pod jakimś kryptonimem. Czasem jej się to zdarza. Nie będziemy ryzykować w związku z tym. Zapraszam w takim razie panią profesor Joannę Heinderek. Włączymy mikrofon. Witam serdecznie. O, już słyszymy, super. Witam serdecznie. Ja może zacznę od takich dwóch bardzo prostych rzeczy, bo nasz problem tak naprawdę jest i nie jest problemem. Czyli pierwszy fakt, z którego dobrze by sobie było zdać sprawę, jest taki, że każde zwierzę odczuwamy i strach, i potrzebę życia. Tutaj można powiedzieć, że jesteśmy gdzieś między Erosem a Thanatosem i to nasze życie płynie sobie, prawda, w tym rytmie naturalnym, biologicznym. Natomiast cały problem i komplikacja zaczyna się razem z kulturą. Myśmy sobie nabudowali
kulturowe wzorce, które powodują cały szereg komplikacji. O tym fantastycznie pisze Philippe Ariès, analizując właśnie podejście człowieka, takie kulturowe podejście do życia i do śmierci. I Philippe Ariès zwraca uwagę na to, że śmierć nie jest niczym prywatnym, nie jest niczym intymnym, tylko właśnie w tych kategoriach kulturowych została ubrana w różne instytucje. Między innymi, tak jak właśnie Pan we wstępie powiedział, została ubrana w instytucję religii. No i tutaj mamy cały problem i całą komplikację. Jeżeli przyjrzymy się trzem wielkim monoteizmom i tym źródłom kształtowania się religii monoteistycznych, to mamy do czynienia z taką sytuacją antropologiczną bardzo trudną, bo te trzy religie kształtowały się w rzeczywistości takiej plemiennej, ksenofobicznej, gdzie inny, obcy był zagrażający, gdzie wspólnota musiała być bardzo restrykcyjnie kontrolowana, w związku z tym panowanie nad ciałem, panowanie nad życiem człowieka, z wprowadzeniem całego szeregu różnych kategorii, którym mieliśmy się podporządkować, było, można powiedzieć, takim wyznacznikiem trwania grupy. Natomiast im bardziej rozwijała się kultura, przeszliśmy do rzeczywistości nowożytnej, współczesnej, tym bardziej rozwija się pewien luksus społeczny, który pozwala nam przejść w taką strukturę nie socjocentryczną, a egzystencjalną, gdzie możemy popatrzeć na siebie jako na indywidualność, na jednostkę. Możemy zobaczyć właśnie prawa człowieka, możemy zobaczyć nasze egzystencjalne prawo do bycia sobą. W zasadzie XIX wiek, XX wiek mamy właśnie taką siłę kształtowania się egzystencjalnego myślenia i wtedy właśnie pojawia się spostrzeżenie choćby Martina Heideggera, który będzie mówił, że śmierć jest czymś najbardziej moim, czy Alberta Camus, który będzie zadawał nam pytanie, dlaczego mamy żyć, skoro życie jest absurdalne, to jest moja decyzja indywidualna, ja ją podejmuję. Ale drodzy Państwo, te narracje właśnie współczesne, narracje indywidualne, one pozwalają nam się zdystansować od religii, i pozwalają nam też zobaczyć pewne szaleństwo, które religia przyniosła. Czyli z jednej strony religia jest takim narzędziem, które pozwala nam tłumaczyć, co będzie po naszym życiu, więc niby daje nam jakąś taką satysfakcję, że nie do końca umieramy, ale z drugiej strony podporządkowuje nas całkowicie pewnemu wyimaginowanemu bóstwu i narzuca na nas taki okrutny obowiązek trwania, gdzie tak naprawdę nie liczy się jednostka, tylko liczy się albo samo bóstwo, albo po prostu idea pewna, ideologia, która z tej religii wynika i liczą się tak naprawdę społeczne uwarunkowania. Ważniejszy jest w religii ten kontekst społeczny, czyli co chce społeczeństwo, a nie to, co chce jednostka. Więc można powiedzieć, że wiek XX i XXI daje nam taki luksus bycia sobą, ale co za tym idzie? Luksus też eutanazji. Eutanazji, która zaczyna być takim prawem człowieka, który gwarantuje nam choćby rozwój medycyny, czy jest też takim trochę powrotem do tego, o czym mówili filozofowie starożytni. No bo tak w ostatnich słowach chciałam powiedzieć, że tak naprawdę już w filozofii starożytnej, weźmy choćby Epikura, samobójstwo było pewnym objawem godności. Człowiek, ale tu już pojawia się też ta koncepcja indywidualności, podmiotowości, niejako decydując o swoim życiu i o swojej śmierci, zaświadcza właśnie o pewnej godności, podmiotowości, o jej autonomii. Natomiast wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa gdzieś właśnie wracamy do tych takich bardzo plemiennych i socjocentrycznych struktur, gdzie znika ta godność i podmiotowość jednostki, a ważniejsze są ideologia i ważniejsze jest właśnie to okrutne bóstwo, które od nas coś wymaga. Ale tak naprawdę najważniejsze jest to, by zarządzać człowiekiem, podporządkować go tej strukturze kulturowej, społecznej i zmusić do pewnego specyficznego rodzaju funkcjonowania bycia w świecie. Czyli współczesna dyskusja na temat naszej śmierci, godności i możliwości, prawda, decydowania o tym, czy chce dalej żyć, czy nie, tak naprawdę może być sprowadzona do pytania
o to, czy jesteśmy traktowani jako podmiot, podmiot autonomiczny, czy jesteśmy traktowani jako istota, której właśnie przysługuje pewna godność, czy może jesteśmy właśnie istotą, która jest zawłaszczona przez pewne religijne narracje i struktury, które przede wszystkim mają podporządkować człowieka, nie tylko pewnej ideologii, ale też pewnemu przywództwu, czy to instytucjonalnemu kościoła, czy to instytucjonalnemu samego państwa. No bo to jest oczywiście cały czas gdzieś też takie zarządzanie i socjotechnika przez zarządzanie ciałem. To tyle. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że już mnie widać i tak, słychać. Zapraszamy panią profesor Joannę Senyszyn. No muszę powiedzieć, że w moim odczuciu problem eutanazji jest dużo prostszy i ja nie widzę tutaj takich szalonych komplikacji. One owszem są w zaczadziałych kadzidłem umysłach, ale człowiek racjonalny ma zdrowe do tego podejście. Przede wszystkim musimy rozróżnić eutanazję czynną i bierną. Eutanazja bierna w zasadzie jest powszechnie stosowana. Na ogół no, nie przedłuża się na siłę życia. To są raczej rzadkie przypadki. Także od pewnego momentu raczej staramy się nie męczyć chorych przedłużaniem właściwie ich nie tyle życia, co beznadziejnej egzystencji czy konania. Natomiast eutanazja czynna rzeczywiście tutaj tylko w nielicznych w tej chwili krajach jest, chociaż już no, Belgia, Holandia, Luksemburg, częściowo Australia, w dwóch chyba stanach z Ameryki, Albania, Szwajcaria. Także tutaj mamy liczne przykłady. No w Belgii, co ciekawe, nawet jest możliwa eutanazja dzieci bez względu na wiek i bez zgody rodziców, co też wydaje mi się bardzo rozsądne, bo czasem rodzice tak bardzo kochają dzieci i tak bardzo nie wyobrażają sobie bez nich życia, że po prostu no, godzą się na cierpienie dzieci, bo jak mówi znane powiedzenie, zawsze mamy dość siły, żeby znieść cierpienie innych. Eutanazja jest tak naprawdę, czy to jest taki szalony problem? No w moim odczuciu nie, dlatego że eutanazja jest problemem o tyle, że ona została całkowicie wypaczona. Eutanazja jest raczej pokazywana jako morderstwo. Pokazywane są rzeczywiście przypadki przestępcze, gdzie być może są tacy starsi ludzie, którzy boją się być w niektórych zakładach pomocy społecznej, że tam właśnie zostaną uśmierceni, żeby nie stwarzali problemów. No ale to jest zwyczajne morderstwo, a nie eutanazja. Eutanazja jest to śmierć na życzenie, a więc takie życzenie trzeba wyrazić. Jeżeli człowiek nie ma już możliwości wyrażenia go w ostatniej tej fazie życia, no to wystarczy, że kiedyś o tym mówił, że mógł zostawić taką swoistą wolę na piśmie czy ustnie swojej rodzinie. Jeżeli chodzi o religijne to podejście, to oczywiście no, to jest absurdalne, dlatego że stworzono, ponieważ ludzie boją się śmierci. Boją się śmierci tak, jak boją się wszystkiego nieznanego. No przecież nie tylko śmierci się boimy. Wszystko, co nie wiemy, jak będzie wyglądało, to człowieka przeraża. No śmierć także, bo tu to jest ta ostateczna niewiadoma. I w związku z tym Kościół to wykorzystał. No Jan Paweł II te swoje obsesje to wręcz wtłoczył i nazwał cywilizacją życia najbardziej opresyjny system, jaki sobie można wyobrazić, bo ta tak zwana cywilizacja życia, która ma być przeciwieństwem cywilizacji śmierci, to jest właśnie cywilizacja opresyjna, to są przymusy, nakazy. Tam została do cywilizacji śmierci wtłoczono aborcję, eutanazję, in vitro, morderstwa, ludobójstwo.
a także eutanazję. No to jest kompletny obłęd i przecież chyba nikt przy zdrowych zmysłach tego tak nie klasyfikuje. W rzeczywistości sprawa z eutanazją w moim odczuciu jest bardzo prosta. Jeżeli człowiek ma prawo do życia, to również ma prawo do śmierci. I to ma prawo do śmierci w takim momencie, który uzna za właściwe. Kiedyś, kiedy jeszcze obowiązywała, czy była powszechna etyka świętości życia, no to uważano, że Bóg daje życie i tylko Bóg je może odebrać, ale człowiek właściwie temu się sprzeciwiał, bo cała rozwój medycyny pokazuje, że wcale człowiek nie chciał się dostosować do tego momentu, kiedy Bóg życie odbiera, tylko chciał sobie życie ciągle przedłużać, no a już kler w tym przodował przecież. W tym przedłużaniu sobie życia i dalej przoduje, bo jest bogaty, więc sobie może pozwolić na różne procedury, na które przeciętny człowiek sobie pozwolić nie może. Natomiast jest kwestia właśnie, skoro może przedłużać życie, to również może je skracać. Tego rodzaju ciekawą koncepcję właśnie przedstawił chyba kilkadziesiąt lat temu profesor Christian Barnard, ten, który robił pierwsze przeszczepy serca. No i właśnie mówił, że eutanazji on nigdy nie dokonał, dlatego że w RPA to było zagrożone karą śmierci, z żadnym pacjentem nie czuł się tak związany, żeby dla niego ryzykować swoje życie, ale ze swoim bratem sobie obiecali, że jeżeli znaleźliby się w sytuacji ekstremalnej, no to nawzajem sobie pomogą w zejściu z tego świata i właśnie mówił, że to jest zupełnie naturalne, że tak jak najbardziej można robić, jeżeli życie przestaje, no bo właśnie to jest to zastąpienie etyki świętości życia, etyką jakości życia. Jeżeli życie przestaje spełniać trwale nasze oczekiwania, jeżeli życie już nie ma takiej jakości, jakiej od niego oczekujemy, wtedy człowiek oczywiście musi mieć prawo to życie zakończyć. Kiedy? Jeżeli jest sprawny, może popełnić samobójstwo. Z eutanazją mamy do czynienia w sytuacji, kiedy człowiek jest już na tyle niesprawny z różnych powodów, że sam nie może tego zrobić, nie potrafi tego zrobić i wtedy oczywiście medycyna powinna mu pomóc. To są tylko i wyłącznie religijne zakazy, żeby tej eutanazji nie było. Ludzie boją się o tym mówić, ale uważam, że nadeszła oczywiście pora, żeby taką dyskusję rozpocząć i bardzo się cieszę, że taką dyskusję tutaj prowadzimy. Myślę, że to chyba już właśnie jest te 7 minut. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję i za dyscyplinę czasową także. Pokazał się chyba dość istotny wątek, że co byśmy tu nie uznali za proste, oczywiste i rozumne, to jeszcze nie ma wielkiej wagi, dlatego że sprawy decydują się w pewnym okrągłym budynku na wiejskiej i to tam musi być to oświecenie i ja zastanawiam się, jak głęboko musi postąpić laicyzacja społeczeństwa, aby powstał taki rząd, który będzie miał odwagę odeprzeć naciski i dyktat episkopatu, bo to będzie ten krok, kiedy coś może się wydarzyć. To w takim razie prosimy pana doktora Tomasza Kruszewskiego. Słychać może lepiej? O, teraz lepiej. Dzień dobry, ja jestem, nazywam się Tomasz Kruszewski, jestem lekarzem. W przeciwieństwie do wielu profesorów, którzy przed tym rozmawiali, jestem po prostu człowiekiem, który pracuje z pacjentami ciężko chorymi. Ja się nie wstydzę tego przyznać, że jestem katolikiem i tego nie będę ukrywał. No cóż, każdy człowiek ma swoją religię, niezależnie od tego, jak się będą państwo wypierali. Każdy z państwa, niezależnie od wyznawanej przez państwa religii, ma pewien zakres prawd przyjmowanych na wiarę, które nie potrzebują dowodu. Co więcej, dyskusja z tymi prawami oznacza z góry to, że państwo odniosą się do kanonu swojej religii. Jeżeli chodzi o eutanazję, właściwie termin eutanazja pochodzi z XIX wieku i on pierwotnie był zastrzeżony tylko dla jednej sytuacji. Jest to pozbawienie życia osoby ciężko chorej, umierającej, przez osobę sprawującą nad nią bezpośrednią opiekę, czyli rodzinę, lekarza, pielęgniarkę, na jego wielokrotną powtarzaną prośbę pod wpływem współczucia wobec niewyobrażalnego cierpienia, któremu w żaden sposób nie można pomóc. Generalnie z taką sytuacją mieliśmy dosyć często w XIX wieku. Lata 50., 60. jest to duży problem, dlatego że
w ogóle nie mieliśmy podstaw wiedzy medycznej, jak radzić sobie z terapią bólu, jak radzić sobie z pacjentami umierającymi. Właściwie postęp w medycynie spowodował to, że dzisiaj możemy dużo lepiej z tymi pacjentami się zajmować. Tak naprawdę termin eutanazja został wykorzystany w XX wieku do likwidowania ludzi niewygodnych. Niemcy hitlerowskie w ramach akcji Z wymordowały ponad 200 tysięcy ludzi. Właściwie to było preludium do wielkiego ludobójstwa, które dokonano potem na Żydach, Cyganach czy narodach słowiańskich. Te metody zabijania ludzi, czyli gazowanie przez najpierw spaliny samochodowe, potem przez cyjanowodór, potem były użyte w komorach gazowych. Także tak naprawdę zasady kogo uśmiercić, kogo nie zostały stworzone w ramach akcji Z w Niemczech hitlerowskich z początkiem w 1937 roku. Większość lekarzy biorących tych udział w 1945 roku w tak zwanym drugim procesie norymberskim została skazana, wielu z nich na śmierć. Uznano, że nawet istnienie prawa, które pozwala na zabijanie masowe pacjentów, nie daje prawa lekarzowi do zabicia. Także tak to wychodzi. Kwestia dzisiaj mówienia. Jeżeli mamy sytuację z uśmiercania chorych, ciężko chorych ludzi na świecie, nie mówimy dzisiaj o współczuciu. Lekarz, który dostaje 1500 czy 2,5 tysiąca euro za uśmiercenie osoby chorej, to nie ma nic wspólnego z współczuciem, to jest po prostu świetny biznes. Tak naprawdę panią doktor psychiatrę z Holandii, niestety nazwiska państwu nie podam, która uśmierciła 1/3 ciężkiej depresji w Holandii, można nazwać pierwszym masowym zabójcą w XXI wieku. Generalnie niedługo, jeżeli zgodzimy się na to, to będziemy mogli zachęcać ludzi do pójścia na medycynę. Czujesz się jak seryjnym zabójcą, tak jak Kuba Rozpruwacz, to spokojnie chodź na medycynę, to będziesz mógł to robić legalnie, jeszcze dodatkowo ci świetnie za to zapłacą. Druga rzecz, tak naprawdę dzisiaj w większości spraw my jesteśmy w stanie usunąć wszelkie objawy, właściwie większość objawów. To zależy od kilku czynników. Przede wszystkim jest to współpraca pacjent na linii pacjent-lekarz. Czy niedbalstwo lekarza jest dostateczną sytuacją, żeby zabijać pacjenta? Ja absolutnie takiego rozgrzeszenia nie daję. Jeśli chodzi o dopuszczalność eutanazji w Polsce, tak naprawdę można powiedzieć, że ona jest dozwolona. To znaczy sędzia ma prawo zaniechać wykonania kary w sytuacji osoby, która bezpośrednio sprawuje opiekę nad osobą umierającą, w sytuacjach wyjątkowych. Uważam, że to jest absolutnie maksymalne dopuszczenie prawne, które może być zaakceptowane. Wszystko ponad to jest już przejściem. Dzisiaj medycyna ma dość duże możliwości zarówno uśmiercania, jak i przedłużania życia. Pozwolę sobie przypomnieć słowa pani profesor Senyszyn, która mówiła, że człowiek ma prawo do życia i śmierci i uważam, że jedno i drugie należy uszanować. Człowiek ma prawo umrzeć i człowiek ma prawo również żyć. Ekstremem jest to, że z jednej strony ciągniemy terapię uporczywą, męczenie ludzi, którzy umierają, którym się powinno godnie odejść, a z drugiej strony chcemy ich zabijać. W Polsce, w sytuacji, w której nie mamy uregulowania prawnego, nikt nie podejmuje się decyzji, jakie są tego granice. Ja uważam, że granicą jest czynny udział lekarza w sensie uśmiercenia pacjenta. Przede wszystkim, jeżeli nawet odrzucimy chrześcijaństwo, proszę zwrócić uwagę, że zakaz zabijania ludzi przez lekarzy to nie tylko jest chrześcijaństwo, to jest dużo starsza tradycja. Na przykład w kodeksie Hammurabiego jest napisane wprost, jeśli lekarz zabije pacjenta, zostanie zabity. Może w dzisiejszych czasach jest to dość dramatyczne, ale mniej więcej opisuje to, co powinno być objęte. Lekarz nie ma prawa pozbawiać życia pacjenta. To jest podstawa zaufania między lekarzem a pacjentem. Chciałbym przypomnieć pewien film mówiący o sytuacji dużego cierpienia. Jest to na początku lat 70. znakomity obraz hollywoodzki Był sobie Johnny. Jego fragmenty zostały użyte przez heavy metalowy zespół Metallica w jednym z ich przebojów. To była historia młodego mężczyzny, który traci twarz, jednocześnie zostaje świadomy i może komunikować się tylko i wyłącznie ruchami głowy. I cały czas powtarza SOS, help me, kill me. Sytuacja, to co jest podstawą w tej chwili, to co jest istotne, jakby zakończył lekarz, który pod koniec, że do generała, który pyta, dlaczego go nie zabijesz, odpowiada, to jest pańska profesja, nie moja. Dziękuję. Dzięki. No bardzo ciekawy punkt widzenia lekarzy. Ja myślę, że jeżeli faktycznie odrzucimy wszystkie zabobony, przesądy i, że tak powiem,
motywacje religijne, to kończy się to przy łóżku pacjenta, tam gdzie urzęduje lekarz i on tam o wszystkim musi zdecydować. Podejrzenie lekarza o morderstwo, chyba ostatnia rzecz, jaka powinna się zdarzać w takiej sytuacji. Oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, że rodzina współdziała nawet z lekarzem w celu dokonania morderstwa i zagarnięcia spadku. Ludzie są zdolni do takich rzeczy. Natomiast prawodawstwo czy pewne reguły społeczne powinny nam pozwolić na takie uregulowanie, jak na przykład występuje w przypadku zapisywania czy decyzji o tym, że nasze ciało będzie użyte do celów naukowych, albo że udostępnimy nasze zwłoki do przeszczepów. Gdyby był taki możliwy zapis, który każdy wchodząc do szpitala czy wjeżdżając do szpitala musiałby wykonać i podpisać, że na przykład on rezygnuje z uporczywej terapii, albo że w 100% wierzy panu X, lekarzowi tego oddziału, albo pani pielęgniarce, no cokolwiek. Chodzi mi o to, czy wyobrażamy sobie takie sformalizowanie tego procesu pobytu kilku ostatnich dni w szpitalu, żeby te wszystkie zastrzeżenia i te wszystkie wątpliwości, które mogą mieć lekarze, jakby zniwelować, żebyśmy powiedzieli, no nie ma tutaj szansy na jakieś przestępstwo, nie ma szansy na dokonanie morderstwa, jest tylko próba walki o godność i unikanie cierpienia. No w końcu nie każdemu wypada, no nie każdy dżentelmen chciałby leżeć miesiącami jak warzywo. To trzeba jakoś rozwiązać. Druga runda. Zaczynamy od pani Joanny Heinderek. Zapraszam. Okej. Ja myślę, że rzeczywiście to jest bardzo ważne pytanie o granice między na przykład eutanazją i morderstwem. I bardzo ważna jest to kwestia również prawna. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te kraje, które właśnie dopuszczają eutanazję, pokazują nam, prawda, że to jest możliwe do rozwiązania. I wydaje mi się, że to nawet może być dosyć łatwe do rozwiązania, ale właśnie w tym momencie, kiedy popatrzymy na człowieka podmiotowo, kiedy popatrzymy na człowieka poza jakimiś uwarunkowaniami religijnymi, czy symbolicznymi, czy metafizycznymi. Tu cały czas, prawda, te nakładki kulturowe mogą być dla nas niebezpieczne. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to Dawkins napisał takie bardzo ładne słowa, że człowiek jest jedynym zwierzęciem, które skazuje się na ciężkie umieranie, czasami na bardzo bolesną agonię, tylko ze względu na przesłanki właśnie jakieś ideologiczne, kulturowe, religijne. Zwierzętom, na przykład naszym pupilom, psom, kotom, takiej ciężkiej śmierci nie fundujemy, tylko właśnie decydujemy się na eutanazję. No i Dawkins tym samym jakby pokazał, że okrucieństwo czasami jest większe, ono może się wiązać też z pewnego rodzaju naszym egoizmem. No bo jeżeli ja kogoś kocham, to nie chcę, żeby ta osoba umarła. Jeżeli z kimś jestem związana, nie chcę, żeby ta osoba umarła, więc zrozumienie jej chęci, że chce umrzeć, że prosi o eutanazję, wymaga ode mnie wyjścia poza taką strefę mojego komfortu i mojego egoizmu. Podejrzewam, że to samo jest z osobami, które instytucjonalnie podejmują takie decyzje, z lekarzami, czy prawnikami, czy psychologami, psycholożkami, którzy będą podejmować, czy niejako weryfikować tą decyzję, bo tu trzeba wyjść poza tą strefę naszego komfortu, po prostu. Co nie jest czasami łatwe, no choćby ze względu na te uwarunkowania religijne, ideologiczne. No ale jak myślimy o człowieku jako o podmiocie, wtedy jest nam łatwiej. No i druga sprawa, drodzy Państwo. Tak myśląc o naszym dzisiejszej rozmowie, naszym spotkaniu, wziąłem do ręki książkę Justyny Kopińskiej Polska odwraca oczy. To jest szereg
dosyć okrutnych reportaży o różnych kryminalnych zdarzeniach w naszym kraju. Jest tam jeden reportaż o mężu, który najpierw zastrzelił swoją żonę, potem zabił siebie. Dlaczego to zrobił? Ponieważ jego ukochana umierała w sposób okrutny, umierała na raka, już była w stanie terminalnym i nikt nie chciał pomóc jej popełnić właśnie tego odejścia. Nikt nie godził się na eutanazję, prawda? Cały czas wszyscy chcieli, lekarze otaczający ją, psycholodzy, psycholożki, doradcy, chcieli ją trzymać przy życiu. I ten mąż, kochając tą swoją żonę, najpierw zabija ją, potem siebie. To jest opowieść bardzo drastyczna, ale pokazuje jedno. W momencie, kiedy ulegamy ideologii, w momencie, kiedy rezygnujemy z takiego rozwiązania prawnego, które pozwoli nam określić i pozwoli nam wybrać moment naszej śmierci, tak naprawdę skazujemy człowieka nie tylko na ciężką agonię, nie tylko mu odbieramy autonomię czy godność, ale też narażamy jego rodzinę czy jej rodzinę na stres. Proszę sobie wyobrazić tę samą sytuację, w której ta żona chce eutanazji, jest zgoda na eutanazję, ona wtedy miałaby szansę pożegnać się ze swoją rodziną, i wtedy jej mąż być może mógłby opłakać tą stratę i pozostać dalej na przykład ze swoimi dziećmi. To się nie stało, prawda? Bo to bezduszne prawo i ta bezduszna gdzieś właśnie religijna atmosfera, bo niestety wyraźnie, prawda, ten paradygmat religijny narzucany wszystkim bez znaczenia, czy wierzącym, czy niewierzącym, odebrał tej osobie godność. I teraz ile jest w tej chwili takich osób w Polsce, czy w tych krajach, w których nie ma eutanazji, które cierpią i które tak naprawdę są skazane na pewien koszmar, na jaki koszmar są skazane ich rodziny. Tu trzeba pamiętać, że też mówimy o pewnym całym pakiecie. To nie jest tylko decyzja, która dotyczy mnie, ale też osób mi najbliższych. Więc w tym momencie, kiedy eutanazja jest legalna, kiedy możemy się pożegnać, kiedy właśnie prawnie jest wszystko i psychologicznie ustawione, to wtedy ten nasz świat i to ostatnie nasze pożegnanie może nie byłoby aż tak dramatyczne. No i ostatnia rzecz. Myślę, że w pewnym sensie właśnie dorośliśmy, wrócę do tego, o czym mówiłam wcześniej, w pewnym sensie dorośliśmy jako cywilizacja, jako kultura do tego, żeby myśleć o nas w takich kategoriach podmiotowych i egzystencjalnych. To bardzo ważne wartości, bo one pozwalają zrozumieć z jednej strony właśnie, że jedni są wierzący, inni nie są wierzący i nie potrzebują w nic wierzyć. One pozwalają nam też uszanować, że jedni na przykład chcą trwać przy życiu nawet heroicznie, wierząc w to, że robią to dla swojego Boga, a inni po prostu chcą umrzeć, bo chcą godności. Tu zresztą, drodzy Państwo, czasami ta śmierć jest pożądana nie tylko dlatego, że jesteśmy chorzy, czy z jakąś niepełnosprawnością, czy jesteśmy po prostu chorzy psychicznie. Czasami po prostu jesteśmy zmęczeni i ta kategoria takiej godnej śmierci, gdzie ja mówię dość, już po prostu nie chcę dłużej żyć, niezależnie od tego, jakie są uwarunkowania, powinna być moją decyzją i prawo powinno mi to umożliwiać. W każdym innym wypadku prawo i państwo, w którym żyję, skazuje mnie na rzeczywistość, w której tak naprawdę nie jestem w pełni podmiotem. Dziękuję. Dziękuję. Teraz będziemy zapraszać panią profesor Joannę Synyszyn. No to świetnie. Bardzo ciekawe było to, co mówił pan doktor. Aczkolwiek oczywiście widocznie nie zna wielu ateistów, którzy nie mają żadnej religii, w nic nie wierzą i nie chcą być zmuszani do jakichkolwiek religijnych poglądów, a zwłaszcza zmuszani poprzez prawo, dlatego że to jest prywatna sprawa każdego. To jest dokładnie tak jak z in vitro, jak z aborcją, no jeżeli ktoś jest głęboko wierzący i nie chce dokonywać aborcji, no to przecież nikt go nie zmusza,
jeżeli nie chce zapłodnienia in vitro, też na siłę nikt nikogo nie zmusza. I tak samo jest z eutanazją. No, w eutanazji kluczowy jest ten element woli pacjenta, wyrażonej albo bezpośrednio. Rzeczywiście przyznaję panu doktorowi rację, że problem być może jest, no ja nie jestem specjalistką, więc na tym się tak nie znam, z osobami, które są w depresji. Może trzeba je po prostu wyleczyć z depresji. Dlatego my o eutanazji na ogół mówimy w sytuacjach, kiedy ktoś jest nieuleczalnie chory i bez szans na wyzdrowienie, bez szans na powrót do takiego życia, jakie prowadził, jakie dawało mu satysfakcję, jakie sprawiało mu przyjemność. Być może depresja, chociaż to bardzo ciężka choroba, jest taką, z której można się wyleczyć lub biorąc leki można tych skutków depresji tak nie odczuwać. Więc oczywiście, jeżeli istnieje możliwość przywrócenia człowiekowi życia, którego satysfakcjonuje, no to on wtedy nie będzie chciał zakończyć swojego życia, a więc nie będziemy mieć do czynienia z eutanazją. Ale to, co myśmy widzieli ostatnio w przypadku tego pana Sławomira z Wielkiej Brytanii, no to przecież polski rząd popadł w jakąś istny obłęd, żeby go wyrwać stamtąd, gdzie sąd opiekuńczy wydał już decyzję o odłączeniu od aparatury. Żona twierdziła i dzieci, że on wielokrotnie się wypowiadał wcześniej, że nie chciałby żyć w takim stanie, ale właśnie ten przypadek pokazuje zło, które wynika z braku przepisów o eutanazji. Dlatego, że co w jego przypadku zrobiono? No zrobiono to samo, co parę lat wcześniej z Terry Schiavo w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie odłączono aparaturę żywiącą. W związku z tym była to śmierć głodowa. Ja akurat nie znam się, to pan doktor mógłby się wypowiedzieć na ten temat, czy człowiek w stanie wegetatywnym, a w takim stanie była zarówno Terry Schiavo, jak i ten pacjent, odczuwa ból. Ale czytałam, że to nie jest wykluczone. Śmierć głodowa jest straszna, więc w moim odczuciu, gdyby właśnie było prawo eutanazji, to dużo bardziej humanitarne by było, no ten pan Sławomir miał szczęście, że bardzo szybko umarł, ale to dużo bardziej humanitarne byłoby podanie mu takiego uśmiercającego zastrzyku, tak jak pani profesor mówiła, że swoje psy na przykład usypiamy, niż czekanie, aż on umrze śmiercią głodową. Więc w tym sensie uważam, że przepisy dotyczące eutanazji są absolutnie konieczne, ale rzeczywiście nie jest to prosto takie przepisy stworzyć, żeby wykluczyć jakieś przestępstwa w tym zakresie. No, ale to w zasadzie w każdej dziedzinie, nie tylko eutanazji, taki problem występuje. Dlatego wydaje mi się, że o eutanazji trzeba mówić, ale właśnie w taki sposób bardzo rozsądny. No jeżeli będziemy mówić, że mordowanie kilkuset tysięcy ludzi w hitlerowskich Niemczech miało coś wspólnego z eutanazją, no to my po prostu popełniamy oszustwo. To z eutanazją nie miało nic wspólnego. Ci ludzie wcale nie chcieli umierać. Zresztą myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia, już na pewno jak jest w takim wieku jak ja, ponieważ ja miałam do czynienia zarówno z osobami ciężko chorymi już w tych ostatnich stadiach, które bardzo chciały żyć do końca, i z takimi, które były nawet w lepszym stanie od tamtych, a nie chciały już żyć. No i właśnie na tym polega ta wolna wola i możliwość wyboru, którą państwo powinno dać. Ja absolutnie trzymam się tego prawidła, że skoro człowiek ma prawo do życia, to również musi mieć prawo do śmierci i musi mieć prawo wybrania, kiedy ta śmierć ma nastąpić. Dziękuję. Wydaje mi się, że jeszcze raz chciałbym podkreślić, że żyjemy w kulturze, która jest zdominowana przez kult cierpienia. Katolicyzm jest zdecydowanie taką religią, gdzie
te wszystkie osoby na świeczniku powtarzają, jak to ważne i cenne jest cierpienie. Może nawet spotkaliście się Państwo z takim bzdurnym powiedzeniem, że cierpienie uszlachetnia. Tak jakby katolikom zależało na tym, aby zapełnić trumnę do czubka jakby szlachetnością. To chyba w tym kierunku oni myślą. No tak, ale powiedzmy sobie jasno, że dotyczy nie ich osobiście, tylko dotyczy innych. No najsłynniejsza sadystka na świecie, Matka Teresa, nie dawała środków przeciwbólowych, nie dawała lekarstw, bo uważała, że cierpienie prostego człowieka jest miłe Bogu i bardzo ubogaca świat. No ale jak sama ta sadystka zachorowała, to w najlepszych amerykańskich klinikach się leczyła. A nie czarujmy się, no to była zwyczajna przestępczyni, wyniesiona na ołtarze obecnie. No mogę tylko współczuć tym, którzy się modlą za jej tam wstawiennictwem. Także to oczywiście nie możemy gloryfikować bandytyzmu, bo to, co robiła Matka Teresa, to był zwyczajny bandytyzm. Ona po prostu okradała tych chorych, żeby za te pieniądze przekazane JP2 kupić sobie świętość. No to tak się tam kręciło w tym Watykanie. Więc my nie mówmy o przestępcach. Dlatego i nie mówmy o mordowaniu i nie zrównujmy tego z eutanazją, dlatego że wtedy dyskusja o eutanazji w ogóle jest pozbawiona jakiegokolwiek sensu. Dziękuję. Zgadzam się. Ja gdzieś taki cytat znalazłem z Matki Teresy, która zresztą dzisiaj w Indiach jest pozbawiona wszelkich tam tytułów i praw, bo ta prawda wychodzi na jaw. Ona na spotkaniu z chorym, ciężko konającym człowiekiem pytała: cierpisz? A to dobrze, to Jezus cię całuje. Także być może to jest bardzo praktyczne podejście. Ale warto przypomnieć, że ksiądz Tischner i to Gowin wspomina, że jak go już odwiedził Tischnera na łożu prawie śmierci, już nie mógł Tischner mówić, to dał mu karteczkę. Nie uszlachetnia. No ale nie możemy tego zlekceważyć, że ten kult ma jednak tego typu przesłanie i to, co ostatnio wszyscy chyba pamiętamy, pokazowe takie konanie, czy długa choroba w wykonaniu Karola Wojtyły, no to dało wszystkim wielkie poruszenie. To jest aktor do ostatnich. Nie przesadzajmy, on był tak znieczulony, że nic nie czuł. Zresztą on chyba w stanie wegetatywnym to już był za 2 lata wcześniej. No, w każdym razie, kto papieżowi zabroni? Długo i na oczach całego świata umierał. I mnie chodzi o to, że bardzo wiele osób powołuje się na ten przykład jako na coś, co jest właśnie godne powtórzenia. I to jest groźne według mnie, albo no, zakrawa troszeczkę o pewną paranoję. No dobrze, ale gadamy tu jako ateiści, a pan doktor chciałby nam wyprostować kręgosłupy. To zapraszam. No cóż, zacznijmy od jednej rzeczy. Możemy dyskutować o wielu rzeczach, natomiast pozwólcie, że akurat wezmę typowego ateistę, zacytuję słowo Mira Żyżaka, że zanim zaczniemy dyskutować o jakimś terminie abstrakcyjnym, to najpierw ustalmy, o czym mówimy. Bo każdy termin abstrakcyjny, Bóg, religia, Kościół i tak dalej, jest tak wieloznaczny i można w dowolnym sensie robić. Czyli być może możemy się ze sobą sprzeczać godzinami, a w zasadzie, jeżeli uściślimy płaszczyznę, na której się poruszamy, może się okazać, że mówimy dokładnie o tym samym, mamy identyczne zdanie. Także kwestia mówienia, że religia czy nie religia. Religia to nie jest tylko katolicyzm, religia to jest wszystko, co człowiek ma. Może przypomnę jednego z cadyków hasyckich, nazwiska niestety nie pamiętam, ale był określany jako złoty rabbi, który mówił, że każdy człowiek ma inną drogę do Boga. Jeśli idziemy razem, jeżeli idziemy w tym samym kierunku, możemy iść razem. Mniej więcej jest to opis, akurat nie w Państwa przypadku, natomiast też opisuje jakby to, że to, w co wierzymy, nawet czy się deklarujemy ateistą, czy się deklarujemy katolikiem, muzułmaninem, czy osobą innego wyznania, to jest zawsze indywidualne nasze spojrzenie, spojrzenie indywidualnego człowieka i percepcja. Zupełnie inną percepcję ma prosty człowiek, który skończył szkołę podstawową, który ledwo umie czytać, pisać. Zupełnie inną ma na przykład fizyk atomowy, czy zupełnie inną percepcję ma osoba, która jest powiedzmy profesorem filozofii. Bo to jest też kwestia, jak postrzegamy i co robimy.
Jeśli chodzi o kwestię eutanazji, tak jak powiedziałem, dzisiaj termin, pani profesor stwierdziła, że to nie była eutanazja. Termin eutanazja jest używany do wielu rzeczy, terminów, które eutanazją nie są. To chciałbym właśnie wytłumaczyć, czym polega. Na przykład zabijanie osoby na zlecenie rodziny jest określone terminem kryptanazja. Bodajże tych terminów jest około 40. Ja akurat nie jest to coś, czym się zajmuję. Raczej z terminami eutanazja, kryptanazja zapytałem się w związku z moimi studiami, również w związku z tym, z pracą zawodową, której muszę być na bieżąco. Właściwie jednej rzeczy, której tu nie podejmujemy, jest kwestia granic terapii, kwestia podejścia do wszystkiego. Proszę zdać sobie sprawę, że na przykład w wielu krajach nie ma tak uporczywej terapii jak w Polsce. W Niemczech pacjent, a zrobiło to 90% starszych ludzi, czyli ludzi po roku mniej więcej 70, albo może złożyć wolę pacjenta, czyli Patienten Verfügung, albo może złożyć pełnomocnictwo, czyli forma, który decyduje, kto konkretnie będzie decydował w sytuacjach, w których trzeba podjąć decyzję, a ona sama nie jest w stanie zrobić. Wola pacjenta najczęściej brzmi w ten sposób, że jeśli w opinii lekarza dalsza terapia nie jest w stanie przywrócić mi zadowalającego funkcjonowania, proszę o niewykonywanie żadnych czynności. Między innymi pozwala to uniknąć intubowania starszych ludzi. Właściwie jeżeli mamy osobę z przewlekłą niewydolnością krążenia, czyli z przewlekłą niewydolnością oddechową, jedynym sensownym podejściem jest podłączenie pod NIW, nieinwazyjne leczenie, bo wtedy daje to szansę, że pacjenta się wyciągnie. Natomiast osoby, które zostaną zaintubowane w wieku 70-75 lat, w praktyce z tego respiratora nigdy nie schodzą. One umierają 9, 12, 14 miesięcy i nawet jeśli uda się wyciągnąć podstawowe jednostki chorobowe, one i tak umrą w wyniku respiratorowego zapalenia płuc po heroicznej walce po kilku miesiącach. Także też ma to znaczenie, żeby powiedzieć stop, żeby nie dopuszczać do sytuacji, w której pacjent będzie umierał. Właściwie jestem, pracuję obecnie jako lekarz rodziny, wcześniej pracowałem w szpitalach, natomiast do Państwa dużo bardziej wniósł, gdybyście wzięli kogoś, kto się zajmuje opieką paliatywną. To jest w zasadzie opieka nad ludźmi umierającymi. Tam są określone zasady opieki nad chorymi, między innymi opieka paliatywna nie ma na celu przedłużanie życia, dlatego że się nie przedłuża cierpienia pacjenta, tylko ma zapewnić maksymalny możliwy komfort pacjentowi w ostatnim umieraniu. Byłem świadkiem, jak w Polsce powstawała ta opieka hospicyjna czy opieka paliatywna i ona naprawdę powstała w znakomitej formie. Ona powstała z pieniędzy prywatnej dobroczyńców, czasem przy Kościele Katolickim, czasem organizowały ją zupełnie prywatne osoby i ten poziom był bardzo wysoki. Tam większość lekarzy, większość pielęgniarek robiła to w ramach wolontariatu czy małych środków, które były wypłacane wręcz symbolicznie z zwrotu kosztów. To byli ludzie, którzy często nie mieli nic wspólnego z onkologią. Na przykład w Szczecinie twórcami takiej opieki paliatywnej był lekarz okulista w trakcie specjalizacji, lekarz laryngolog, również była koleżanka z oddziału chorób zakaźnych. Z tych kilku osób, które tam pracowały, dwóch bardzo nie lubiłem, natomiast byłem pełny podziwu tego, co robili. Ta opieka była na dużo lepszym poziomie niż na przykład opieka paliatywna jest w tej chwili w obrębie Niemiec. Natomiast ona się skończyła w momencie, kiedy się w to wszystko wtrąciło państwo. Kiedy postanowiło uregulować, zrobić. Dzisiaj człowiek umierający w Polsce, przynajmniej w regionie, w okolicach Szczecina, czeka na pierwszą poradę w hospicjum domowym około 4 miesięcy. Większość osób, które są kierowane do hospicjum, to są osoby z oczekiwanym czasem przeżycia 6 tygodni do 3 miesięcy, także duża część tych nie przeżyje. Państwo ma gigantyczną oszczędność, natomiast ludzie rzeczywiście cierpią. O tym, czy człowiek może podjąć decyzję o tym, że chce umrzeć, czy nie, można powiedzieć tylko wtedy, jeżeli zapewni mu pełny komfort, pewną opiekę, ludzi. I wtedy możemy powiedzieć, w każdym innym przypadku jest to kwestia po prostu różnych mechanizmów uśmiercania. Proszę zwrócić, czy Holandia, która najszybciej zgodziła się na uśmiercanie pacjentów, czyli to coś, co Państwo stosują nazwę eutanazja, Niemcy zastosowali termin prawny samobójstwo, pomoc w samobójstwie. Przez 35 lat od zalegalizowania procedury nie zostało otwarte żadne hospicjum. Pierwsze hospicjum zostało otwarte przez lekarza Polaka, który był już zaszokowany tym, że w kraju, w którym zabija się tysiące ludzi chorobą nowotworową czy z powodu ciężkiej starości, w zasadzie nie ma żadnej opieki dla osób długoterminowych czy osób umierających, takich, które by zapewnić godność.
Co więcej, jest kilkanaście szpitali w Holandii, które wręcz się specjalizują w uśmiercaniu osób ciężko chorych. Generalnie mają skuteczność w granicach 30% osób, które jednoznacznie przed pójściem do szpitala deklarują, że absolutnie nie wyrażają zgody na żadne zabójstwo, w szpitalu mogą zrobić. Relacja lekarz-pacjent jest relacją magiczną. W dużym stopniu ona opiera się na zaufaniu w stosunku do dwóch stron. Jeżeli ma pani dobrego chirurga, to pacjent zgodzi się z chirurgiem w 95%, nawet jeśli to oznacza śmierć. W wielu przypadkach chirurg, mając na przykład stan ostry, musi podjąć decyzję, czy operuje pacjenta i umrze mu na stole, czy po prostu podać morfinę i pozwolić mu spokojnie odejść bez reotwierania brzucha. Mniej więcej czas jest inny, natomiast jest to kwestia innego komfortu umierania dla pacjenta. Uważam, że w tej chwili nie jest kwestia dyskusji o eutanazji, jest kwestia dyskusji o zakresie medycyny, zakresie postępu. Proszę też zwrócić uwagę, że wielu moich kolegów skarży się na to, że w Polsce jest uprawiana terapia opoczywa, która jest wymuszana przez rodzinę. To nawet jest, jeżeli Państwo nawet uznają Kościół katolicki jako ciemnogród, to proszę pamiętać, że Kościół katolicki również nie uznaje terapii uporczywej. Jedna z moich koleżanek pracująca w jednych z klinik internistycznych chodziła ponad 3 lata po prokuraturach, dlatego że miała 102-letnią pacjentkę, która zmarła. Pacjentka miała przewlekłą niewydolność serca. Frakcja wyrzutowa wynosiła około 15%. Dla zdrowego człowieka jest to 60%, czyli część, objętość serca w rozkurczu do rozkurczu. Czyli w praktyce mięsień sercowy się nie ruszał. Pacjentka wcześniej była 12 razy reanimowana i jakby serce ruszyło, tylko w krótkim czasie nastąpiło ponowne zatrzymanie. Zarzut rodziny był to, że pacjentka była reanimowana tylko godzinę, jakby reanimowali kolejną, to może by żyło. Pacjentka miała 102 lata, natomiast standard postępowania reanimacyjnego w tej chwili to jest 40 minut w przypadku migotania komór bez postępu reanimacji lub 10 minut w przypadku innego mechanizmu zatrzymania krążenia, jeżeli nie mamy przyczyny odwracalnej. To znaczy na przykład reanimujemy 2 godziny topielca, który zostanie wyciągnięty w głębokiej hipotermii do rozmrożenia, natomiast nie reanimujemy osoby, która z innego powodu ma zatrzymanie krążenia w mechanizmie asystoli. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o medycynę. Druga rzecz, to jednak podstawą zawodu lekarza jest to, że nie zabijanie. Jeżeli ktoś chce zabijać, to nie może robić tego w żadnym przypadku lekarz, dlatego że ta relacja między zaufanie między pacjentem a lekarzem się skończy. To, że lekarz, to i tak nie zwalnia lekarza z podejmowania decyzji, kiedy możemy pomóc pacjentowi, a kiedy jakaś terapia jest tylko przedłużaniem cierpienia. 10 lat temu mieliśmy znakomitą opiekę nad osobami umierającymi. Dzisiaj, między innymi zasługa naszego ukochanego ministra miłosierdzia, który wprowadził 8 lat więzienia dla lekarza, który spowoduje nieumyślny zgon oraz specjalne komórki w prokuraturze, czasem nazywane przez lekarzy medycyniejsze gestapo, które mają ścigać każde uchybienie medyczne, co jest jakby ewenementem na skalę świata, bo wypadki na błędy medyczne się traktuje jako wypadki. W tym momencie mamy sytuację, w której nie zapewniamy pacjentom, kiedy znacznie pogorszył się standard życia i umierania pacjentów. Dobrze. No, weszliśmy na dość skomplikowany grunt organizacji służby zdrowia, inwestowania w to wszystko, a na dodatek jeszcze relacje między szpitalem a prokuraturą. To jest faktycznie trudna historia. Nie wiem, czy Państwo się spotkaliście z taką opinią, ale ja usłyszałem, że dzisiaj obserwujemy zjawisko, że pisowski rząd dokonuje narodowej eutanazji nad chorymi, którzy nie zakazili się wirusem, więc nie mają dostępu do leczenia. Podejrzewam, że ta teza znalazłaby bardzo wielu popleczników. Gdyby zobaczyć statystyki, to na pewno taki wniosek można by wyciągnąć. Nie wiem, czy on jest uprawniony. Ale sprawa wcale nie jest tak prosta, jak się przyjrzymy organizacji służby zdrowia. Czy miałbym podejść, jest taka dziedzina nauki, która się nazywa albo o zdrowiu publicznym, albo organizacją opieki medycznej. Ona po prostu mówi, że zdrowie publiczne nie jest to nauka o oszczędzaniu pieniędzy. Zdrowie publiczne jest to nauka o najbardziej efektywnym wykorzystaniu posiadanych środków dla poprawy zdrowotności populacji ogólnej.
o tym, że bez względu jaki mamy system opieki medycznej, nie jesteśmy w stanie całej populacji zapewnić w 100% pełnej opieki medycznej, wiemy od roku 1980. Wtedy wszelkie analizy, które zostały jakby zweryfikowane w gronach międzynarodowych, niezależnie od systemu, nie są w stanie zapewnić takiej ilości środków finansowych. W 1980 roku uznano, że należy postawić na profilaktykę, co w ciągu następnych 20 lat okazało się częściowym niewypałem, bo okazało się, że programy profilaktyczne często kosztują wielokrotnie więcej niż leczenie chorób, które miały zapobiec. Jakby efekty są kiepskie. Na przykład profilaktyczne badanie mamografii u młodych kobiet młodych kobiet bez obciążenia nowotworem właściwie spowodowało dużo większe powstanie nowotworów. Klasyczna mamografia powoduje to, że po 20 latach jest ponad 2-3-krotnie większe ryzyko wystąpienia nowotworu piersi niż w przypadku jej niewykonywania. Czy w przypadku osoby, która ma ponad 40 lat, jest to badanie celowe, natomiast osoby 30-letniej wręcz jest szkodliwe. Takich przykładów jest wiele, natomiast ostatnie 20 lat to jest mówienie, jeżeli mamy pieniądze, na co przeznaczyć. Tak się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tak się dzieje w krajach, gdzie mamy system przede wszystkim ubezpieczeniowy. Nawet do pewnego stopnia można to zauważyć w systemach beveridge'owskich, takich jak Szwecji czy Wielkiej Brytanii, gdzie obraca się ten grosz dwa razy i patrzy, czy dana procedura jest efektywna i przynosi korzyść. Natomiast w Polsce żyjemy w pięknym komunistycznym systemie opieki medycznej, gdzie w zasadzie pieniądze są spuszczane z toaletą i one nie są wykorzystywane z korzyścią dla pacjentów. Jest właściwie sama medycyna defensywna w Polsce jest oceniana według pulsu medycyny na 25-50% wszystkich pieniędzy wpływających do systemu, czyli przyjmując oprócz tego, że nie tylko medycyna defensywna jest zmarnowaniem posiadanych środków, to trzeba przyjąć, że jest od 30-70% pieniędzy zmarnowanych na procedury zupełnie niesłużące pacjentowi. Trudno w takim systemie stworzyć coś efektywnego, jeśli nie potrafimy uszanować niedużej ilości pieniędzy, którą mamy w tym kraju. Zgadza się. Na pewno nasza służba zdrowia za bardzo z ekonomią się nie stykała. Mnie się skojarzyła taka informacja z badań i symulacji, które w Wielkiej Brytanii robiono. Tam oni troszeczkę są do przodu, jeżeli chodzi o organizację. Oni wyliczyli, że przy tym postępie, symulując postęp, który jest w technice, który powoduje, że są coraz lepsze procedury, które mogą podtrzymywać życie, ale one są coraz bardziej kosztowne. Gdyby starać się ludziom faktycznie pomagać i utrzymywać ich przy życiu i w ogóle leczyć na wszystko, co się da, można by podjąć taką decyzję, to wtedy wyliczyli, że w roku 2050 na służbę zdrowia trzeba wydać 100% budżetu, czyli nie zostaje ani grosz na nic innego. Chyba nikt takiej decyzji nie będzie podejmował. Znaczy tak, to jest od wielu lat, nie ma pełnego finansowania. Proszę przyjąć, że w Stanach Zjednoczonych na opiekę medyczną jest około 18% produktu krajowego brutto wydawane i opieka amerykańska wcale nie jest opieką najlepszą. Ona jest nawet słabsza od języka polskiego, jeśli chodzi o porównanie parametrów porównywalnych, czyli przeżywalność noworodków, jeżeli chodzi o kwestie na przykład oczekiwanej długości życia w nawet kiepskim systemie polskim, który notabene jest bardzo tragiczny. Natomiast problem z medycyną jest to, że do lat 50. w zasadzie nie mieliśmy leków. Od lat 50. każda dekada to jest rewolucja w jakiejś dziedzinie, tylko problem jest taki, że w krajach rozwiniętych koszty opieki medycznej rosną 10-krotnie co dekadę, a w tym czasie dochód się podwaja per capita. Stąd właściwie w latach, już na początku lat 80. doszło się do kresu możliwości zapewnienia pełnej opieki medycznej. W tej chwili jest to kwestia, na co przeznaczyć. Także tu nie jest kwestia pozbawiania określonych grup, ale też szukania odpowiedzialności. Jeżeli pan spojrzy na algorytmy postępowania w krajach cywilizowanych, na przykład w Niemczech, i przyjmie pan terapię, powiedzmy, chorób nowotworowych układu krwionośnego, czyli przewlekłych białaczek w okresie podeszłym, tam bardzo duże znaczenie ma ocena funkcjonalna pacjenta. Czyli jest taka skala go-go, no-go, slow-go. Go-go jest to osoba, która być może jest w wieku podeszłym, ale całkowicie sprawna intelektualnie, fizycznie. Osoba slow-go to jest, powiedzmy, starsza osoba, lekko spowolniała na idąca z jakąś podpórką, natomiast osoba no-go jest to osoba leżąca, wymagająca opieki.
tam już ten poziom opieki w stosunku do tych trzech osób jest zupełnie inny, gdzie w przypadku pierwszej osoby wprowadza się pełną chemioterapię, pełną diagnostykę. W przypadku osób z low glow jest to dużo łagodniejsze postępowanie uwzględniające poziom dysfunkcji, natomiast pacjentów no glow się nie leczy. Nie jest to jakieś zabijanie czy podejmowanie, tylko jest kwestia racjonalnej decyzji, dlatego że pacjent, który nie komunikuje się z otoczeniem, z agresywnego leczenia nie będzie miał żadnych korzyści, a też się zwiększa ryzyko dla tego pacjenta, dlatego że na przykład nie możemy uzyskać od niego informacji, czy się z nim coś złego nie dzieje w czasie chemioterapii. No popatrzmy, nie tak łatwo zarządzać, że tak powiem, trudnymi przypadkami medycznymi. Widzę, że na podglądzie mam Zbyszka, który jak zwykle chciałby coś ciekawego powiedzieć. Dzień dobry. No najbardziej to tylko, że tutaj z kolei z poglądu zniknęła pani profesor Senyszyn, która ma tak piękne korale chyba od samej Zofii Stryjeńskiej wzięte. Chciałem pochwalić, ale mówiąc o naszym temacie, to powiem tak, że ja oczywiście mój pogląd na temat dopuszczalności, eutanazji, czy całego takiego, takiej dopuszczalności do podjęcia przez osobę decyzji o zakończeniu własnego życia jest znany. Ja wielokrotnie się na ten temat wypowiadałem, także publicznie broniąc takiej możliwości, choćby w programie telewizyjnym u Pospieszalskiego. Natomiast my tutaj i Iwona Oleksy zaprosiła tak trochę w roli adwokata diabła, żebym powiedział może tak z punktu widzenia historii idei, jak to widzi ta druga strona, bo mam wrażenie, że państwo ateiści na ogół niesłychanie tak, w taki sposób trywialny patrzycie na tę, na postawę drugiej strony, co po części jest z pewnością umocowane w tym, że mamy do czynienia w praktyce politycznej no, z pewnym koniunkturalizmem i pewnym politycznym wykorzystywaniem tego sztafażu wiary, no aby, mówiąc krótko, no pewnym biopolitycznym zakresie dysponować władzą, prawda? I ja temu w ogóle nie zaprzeczam. Niemniej jednak to, że mamy do czynienia z taką praktyką niezbyt fajną, nie zmienia tego, no, że chrześcijaństwo to się nie zaczęło bynajmniej tak wcale od tego, że pojawił się Jezus Chrystus i przyniósł Ewangelię, no jednak jego nauczanie jest jakąś kontynuacją, oczywiście w znacznej mierze zmieniającą pewne konteksty, ale jednak kontynuacją wcześniejszych trendów judaizmu i nie da się, tak mówiąc krótko, zapomnieć Starego Testamentu i go oddzielić od Nowego i sprowadzić, że wszystko, co się wiąże z wiarą chrześcijańską, to jest to, co Chrystus powiedział na kazaniu na górce, prawda? Odrzucając wcześniejsze wątki tradycji. Prawda? I teraz może warto sobie zdawać sprawę, że jeżeli mówimy o jakimś takim poglądzie na temat tego, czym jest ludzkie życie i jakie mamy prawo do jego dysponowania nim, no to wystarczy sięgnąć, że choćby no jednak uważany przyznacie za jednego z ojców oświecenia, prawda, John Locke, prawda, w swoich traktatach, bardzo i w eseju o naturze osoby człowieka, bardzo intensywnie dyskutował tę kwestię i sprowadził tam taką kategorię właśnie na potrzeby już oświeceniowego dyskursu, który można byłoby sprowadzić, to pewno dla ciebie, Jarku, będzie bardzo klarowne, że właściwie my mamy to swoje życie ludzkie w pewnym sensie wylizingowane. No, tak we współczesnych kategoriach, gdyby to ująć, to właśnie tak to wygląda. To znaczy, mamy oczywiście znaczną możliwość dysponowania i swobody stosowania tej substancji naszego życia, prawda? No, niemniej jednak nie jesteśmy jego właścicielami w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż jeżeli, tak jak to uważali jeszcze przynajmniej
tacy klasyczni przedstawiciele oświecenia do Rousseau, no to mieliśmy do czynienia z kontynuacją takiego poglądu o prawie naturalnym, no, które gdzieś tam na końcu zawsze miało ów boski rodowód i nie było konstruktem. Dopiero Rousseau wynalazł konstrukt społeczny i jak gdyby następuje odejście od tej boskiej prowiniencji, prawda, która była jednak cały czas podstawą i no, kartezjanizmu, bo tak można powiedzieć, że u Kartezjusza mamy do czynienia z tym, że rozum oczywiście jest tą kategorią, która odróżnia człowieka od innych istot, prawda, ale właśnie ten rozum realizuje mechanikę boskiej doskonałości. No dlatego mamy tę możliwość rozumienia rzeczy, no, że jest ona pociągnięta aż od tego absolutu, prawda? To było pociągnięte u Hugo Grocjusza, jak gdyby przez całą tradycję oświecenia, aż do bardzo późnego momentu, kiedy wchodzi Rousseau. Właściwie można by powiedzieć, że nawet Kant, który tak bardzo sprytnie i w sposób no, niesłychanie inteligentny zawinął ten rozum w ten sposób, jak gdyby, że musimy respektować pewne prawa moralne tylko dlatego, że dzięki pewnemu ich ujęciu one stają się samowyjaśnialne, jak gdyby narzucają się swoją kategorycznością. Prawda? Do tego się sprowadza imperatyw kategoryczny Kanta, to i tak jak gdyby ta sama możliwość, że możemy takie rozumowanie przeprowadzić, jest ciągle no, bezpośrednią tradycją właśnie konsekwencją tej tradycji myślenia, które wiąże nasze zdolności pojęciowe i człowieczeństwo z tym, że zostaliśmy ulepieni na obraz i podobieństwo Boga. Prawda? A więc po pierwsze ten pogląd, że mamy tutaj taką możliwość dysponowania własnym ciałem wedle uznania i że możemy sobie jak gdyby powiedzieć, że umocować naszą godność w naszym własnym pojęciu, a nie w tym, że ona pochodzi od Boga, jest tak naprawdę bardzo nowoczesnym podejściem. W żaden sposób nie można powiedzieć, że ta tradycja sięga, nie wiem, wcześniej niż 200 lat może do tyłu. Teraz, jeżeli mówimy zatem o tym, jak to widzą chrześcijanie, a w szczególności katolicy, bo jednak umówmy się, protestantyzm w znacznej mierze został spłycony do pewnego poglądu psychologicznego, do pewnej psychoterapii właściwie, to zarzucają katolicy, prawda, że to już nie jest wiara, tylko to jest psychoterapia. Zwłaszcza w katolicyzmie, jeżeli my nie dysponujemy prawem do własnego życia, tylko jesteśmy, że tak powiem, jego powiernikiem, no to w żadnym wypadku nie możemy decydować o tym, że my sobie sami to życie odbierzemy. No, i cierpienie, jakkolwiek by to nie było przez okropne, prawda, i tak dalej, nie ma tu nic do rzeczy. Prawda? To znaczy, to mówimy tylko tutaj o naszej ludzkiej egzystencji tu doczesnej, prawda? To nie jest perspektywa eschatologiczna, o której my mówią i myślą osoby szczerze, prawdziwie wierzące, prawda? No, dla nich no, jest to uciążliwe, no, na pewno bardzo przykre, że musimy cierpieć, prawda? Ale nie to konstytuuje człowieczeństwo, prawda? Nie do tego, że sprowadza nasze życie, żebyśmy byli szczęśliwi, radośni i w ogóle nie cierpieli, tylko do tego, żebyśmy trafili do Boga, prawda? A więc, no i tak samo trudno wytłumaczyć tutaj no, osobom niewierzącym, że nie ma tutaj możliwości takiego porozumienia prostego, że oni powiedzą, no dobra, to my wierzymy w Boga i będziemy sobie kierować się naszą etyką, a wy nie wierzycie w Boga i będziecie sobie kierować się waszą, prawda? No jest to po prostu, jeżeli ktoś widzi taką sprawę jak odebranie człowiekowi życia zawsze i wszędzie i w każdych okolicznościach jako morderstwo, no to trudno się dziwić, że on nie będzie się na to zgadzał też w żadnych okolicznościach.
pytacie, prawda, no, ale przecież jest wojna, jest kara śmierci, prawda, i jak na to się zapatrują. I tu rzeczywiście jest, była nie konsekwencja, ale jak gdyby też jest zmiana doktryny. Zwróćcie uwagę, że właśnie problem z wiarą katolicką, która jest taką typową strukturą długiego trwania, polega na tym, że ona się adaptuje. Prawda? Ja myślę, że ona się też za jakiś czas zaadaptuje, tak jak widzimy już powoli po Franciszku, prawda? Że ona się adaptuje trochę do gejów, adaptuje się trochę do pewnego takiego humanizmu. Prawda? Więc ona się też adaptuje do tego, w jaki sposób ludzie traktują. To znaczy, z pewnością mamy prawo bronić własnego życia. Prawda? Więc mamy już u Tomasza Sakwinu doktrynę wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, prawda? A więc mamy prawo bronić swojego życia, prawda? Jeżeli ktoś się zamachuje na nie, mamy prawo odpowiedzieć zbrojnie, prawda? I się przed tym przed tą napaścią bronić, prawda? W podobnych kategoriach jest widziana przestępczość, prawda? To znaczy, no, jest to widziane w ten sposób, że osoba, co do której jest duże podejrzenie, że jeżeli dopuści się przestępstwa po raz kolejny, to zwłaszcza mordu, prawda? No to ją trzeba wyeliminować. No i chyba tutaj będę bliski temu, co powiedział zupełnie niedawno pan doktor, prawda, że tak jak my widzimy teraz, prawda, że państwo jest na tyle bogate, stało się na tyle bogate i sprawne, że jak gdyby utrzymanie kogoś przez całe do końca życia w więzieniu na koszt podatnika, no wydaje się nie być jakąś sprawą, której państwo nie może sprostać, prawda? No więc też i Kościół zaczął się opowiadać przeciwko karze śmierci, zauważcie, prawda? No nie mamy do czynienia z tym, że papież czy biskupi nawołują do tego, żeby przywrócić karę śmierci, chociaż wśród wiernych mamy do czynienia, no, też z pewną rezerwą co do takiego humanistycznego stanowiska. Ja powiem szczerze, no, sam mam tego typu rozterki. Widziałem film norweski o Breiviku i z wielkim szokiem, no, patrzyłem po prostu, jak właściwie można by powiedzieć, tak rodzice tych pomordowanych dzieciaków, no, tak sami z siebie mówili w ogóle otwarcie do kamery, że tak, oni nie mają problemu z tym, że ten Breivik tam siedzi w tym więzieniu i tam jakieś listy jeszcze wypisuje i tak w ogóle porzucili całkowicie potrzebę zemsty, prawda? No, na swój sposób mi się wydaje to nieludzkie. Ja bym tak łatwo tej potrzeby zemsty nie porzucił, prawda? Więc nie wiem, na ile to byłoby katolickie, ale wydaje mi się nieludzkie takie zupełne porzucenie tej perspektywy, która jest jednak jak najbardziej nam bliska. Więc słuchajcie, drodzy Państwo, wydaje mi się, że mamy tutaj nieusuwalne pole konfliktu. Nie da się w sposób, no, jakby to powiedzieć, wolny od jakiegokolwiek antagonizmu rozwiązać sprawy takich spraw jak aborcja czy eutanazja. Albo one zostaną po prostu rozwiązane tak samoistnie, na tej zasadzie, że co zresztą sami konserwatyści, katolicy i tak dalej piszą, co już przecież teraz, prawda, że wyczerpuje się chrześcijańskie imaginarium w narodzie. Prawda? Może mówiąc krótko, sekularyzacja postępuje, zapał religijny również, no i po prostu jeżeli on wyczerpie tak samoistnie, no to problem też samoistnie się rozwiąże. Prawda? Natomiast jeżeli się nie wyczerpie albo przyjdzie, nie wiem, tutaj żywioł muzułmański, który jest również bardzo niechętny przecież tym kategoriom, to się nie wyczerpie i będziemy mieli możliwość jedynie rozwiązania tego, no, takiego agonistycznego, prawda? A więc w perspektywie nieustannego sporu politycznego, który będzie się tym rządził. No i tyle. Nie, nic tym złego. Dobra, no to Zbyszku, tutaj wywołałeś taką technikę jak leasing. Twierdzisz, że u bieżących nasze życie to my w zasadzie leasingujemy od Boga, a nie posiadamy go. To ja muszę stwierdzić, że mój kontrakt leasingowy się właśnie skończył. Wykupiłem w 100% na własność swoje ciało i będę nim zarządzał tak, jak będę chciał. To a propos kontraktów leasingowych. Darek chciał zabrać głos. Zapraszamy. Jeśli mogę, kilka rzeczy. Widzę, że chyba pan doktora już nie ma. Pan doktor niestety musiał nas opuścić.
W swojej rozmowie wspomniał o pieniądzach, o tym, że lekarze za granicą zarabiają za każdą taką eutanazję, tak jakbyśmy mieli do czynienia z jakimś biznesem medycznym. Natomiast tym, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda taka eutanazja, polecam znalezienie w sieci. Są zapisy wideo od osób, które udały się do kliniki Dignitas. Klinika Dignitas w Szwajcarii jest to miejsce, gdzie można takiej eutanazji dokonać. I niektórzy pacjenci chcą, żeby ich ostatnie chwile zostały nagrane. Jest to nagrane od momentu pierwszej rozmowy aż do czasu zgonu ze wszystkimi szczegółami. I są też ich wypowiedzi, że jest to coś, na co oni czekali, czego nie mogli w swoich krajach zrobić, bo gdyż udają się do Szwajcarii z innych państw. Jest to, uważam, takie świadectwo, niektórzy słyszą z pierwszej ręki, ale coś w tym stylu. To nie są żadne rozważania filozoficzne o Rousseau, o przymusie, o wolnej woli. Jest to normalne takie, są to normalne ludzkie emocje. To jest jedna rzecz i polecam zobaczenie tego, żeby zobaczyć, jak to wygląda, mówiąc tak paradoksalnie. Natomiast z drugiej strony nie zgodzę się z tym, co tutaj kolega powiedział, że tutaj będziemy się wzajemnie przekonywać, narzucać sobie. To nie na tym życie polega. Życie nie polega na tym, żebyśmy narzucali komuś, co ma zrobić. Czy to sprawa eutanazji, czy to sprawa aborcji. Życie polega na tym, że każdy ma wybór. Ja chciałem doktorowi zadać pytanie, czy jeżeli ktoś jest w stanie, który medycyna uznała za absolutnie niezmienialnym, który się tylko będzie pogarszać, który odczuwa ból cały czas, dla którego to bólu morfina jest niewystarczająca, czy ten człowiek nie ma prawa do zakończenia swojego życia. Ja uważam, że ma takie prawo. Państwo też w swoim prawodawstwie powinno stosować się do tego, żeby ludziom taką możliwość dać. Tak samo jak z aborcją. Jeżeli ktoś nie chce dokonywać aborcji, bo mu różne względy światopoglądowe na to nie pozwalają, tego nie zrobi. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że chciałby to zrobić, to powinien mieć do tego prawo. I tu jest właśnie odpowiedź, dlaczego mamy sobie narzucać własny punkt widzenia. To nie jest tak, że prawo do aborcji to jest albo wszystkim narzucamy prawo do aborcji, albo wręcz przeciwnie, zakazujemy. Każdy ma własne życie, każdy ma własne przekonanie, każdy ma własne poglądy i każdy powinien mieć prawo do tego, żeby swój światopogląd czy swoje wizje życiowe realizować. A rolą państwa jest to umożliwić, nie narzucić, albo powiedzmy sobie ateistyczny punkt widzenia, albo religijny punkt widzenia. Państwo powinno zagwarantować wszystkim możliwość własnego wyboru. Dziękuję. Dzięki. No, zbliżamy się do szczęśliwego końca. Czy jeszcze ktoś chciałby dorzucić tytułem, że tak powiem, podsumowania jakieś zdanie? Znaczy, podsumowania może... Adam jest. Mógłbym zabrać głos, to... Zapraszamy, Adam Jaśkow. Znaczy, bo... Tylko kamera. Już. Jest kamera? Jest. Pan doktor wprowadził takie spore zamieszanie terminowe. No bo zrównał uporczywą terapię z eutanazją i z morderstwem. Dla niego to było to samo. No to jest jakby typowy zabieg, powiedziałbym, osób religijnych, namieszać pojęciowo, a potem uznać, że to wszystko jest grzechem. No więc to są zupełnie różne rzeczy. Stosowanie terapii uporczywych, no to jest kwestia stosowania tortur niemalże. I to obojętnie, czy rodzina sobie tego życzy, czy nie, jest to po prostu ewidentna tortura. To nie ma nic wspólnego z eutanazją. Eutanazja to jest wybór sposobu zakończenia swojego życia. I teraz tego, tak jak tu Zbyszek podkreślał, chrześcijaństwo, a szczególnie katolicyzm, odmawia człowiekowi tego prawa. Znaczy, generalnie w
katolicyzmie nie ma czegoś takiego jak wolna wola, poza tym, że się mówi, że człowiek ma wolną wolę, ale pod warunkiem, że ona jest zgodna z wolą Bożą. I to jeszcze interpretowaną przez kapłanów. W związku z tym tak naprawdę w katolicyzmie jednostka nie ma żadnej podmiotowości. Jest tworem, który ma realizować wolę Bożą. I w takim jakby, w takim rozumieniu filozoficznym oczywiście nie ma mowy o żadnej eutanazji. Prawda? Samobójstwo jest grzechem, najlepiej jakby go karać śmiercią. I to jest jakby sposób, w jaki próbuje się walczyć z osobami o innych światopoglądach. Bo nie ma, zwłaszcza dla osób, które są funkcyjnymi w katolicyzmie albo wykorzystują tą religię w celach politycznych, to widać wyraźnie, że ich największą troską jest to, aby wszyscy, a zwłaszcza ci niepodzielający ich poglądów i religii, stosowali się do ich przykazań, z których z kolei oni sami w wyjątkowych wypadkach czują się zwolnieni, prawda? Bo mają prawo zapłacić za aborcję i prosić, żeby nikt tego nie powiedział. Biorą sobie rozwody kościelne, bo stać ich na unieważnienie małżeństwa i mają na to pieniądze. A jak przychodzi do zakończenia życia krewnego, to zapłacą lekarzowi, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Natomiast stosują przepisy prawne, aby narzucić wszystkim innym stosowanie się do tych właśnie przekazań. To jest jakby podstawowa narracja polityczna religii katolickiej, szczególnie w Polsce, gdzie jesteśmy w kraju, który jest taką miękką teokracją, która staje się coraz mniej miękka i albo pęknie i zostanie obalona, albo stanie się twardą teokracją. Jak ktoś kiedyś porównywał, niektóre przepisy dotyczące na przykład aborcji są w Polsce ostrzejsze, zwłaszcza teraz, niż w Iranie, który jest takim typowym wzorem teokracji islamskiej. To pozwoli, jakby tak nad tym się zastanowić, to pozwoli jakby ustalić się, w jakim miejscu w tym światowym jakby życiu politycznym funkcjonujemy teraz. Mhm. Tak, ta teokracja to mi się tutaj kojarzy, bardzo ładne takie określenie, które ciągle w telewizji słyszę od różnych tak zwanych działaczy partyjnych. To jest oczywiście za podpuchą episkopatu, że człowiek ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Oni specjalnie to jednym tchem wypowiadają i to będzie trudno też rozerwać, bo gdybyśmy chcieli rozmowę o eutanazji tylko prowadzić, to natychmiast się ten drugi człon włącza, gdzie już mamy niezły bałagan i niezłe restrykcje wprowadzone całkiem niedawno. Pani Joanna, zapraszam. Ja tak podsumowując trochę i słuchając Państwa, sobie pomyślałam, że tutaj brakuje nam może wypunktowania jednej rzeczy, bo nasze problemy i cały jakby problem z eutanazją, ale tak samo z aborcją, prawda, czyli z wszystkim tym, co bardzo boli, zwłaszcza osoby wierzące, wiąże się z tym, że w naszym kraju mamy takie jawne zaburzenie relacji Kościół-Państwo. I gdyby sytuacja była bardziej klarowna, czyli po prostu potrzebujemy świeckiego państwa, ale takiego realnie świeckiego państwa, wtedy być może nasza dyskusja też by inaczej trochę wyglądała. Bo to, że my musimy cały czas niejako odbijać się od tej katolickiej ściany, prawda? Musimy uwzględniać i w dyskusjach, i w myśleniu, i wartości, prawda, religijne, i te idee, które narosły w historii Kościoła, jest sytuacją tak naprawdę aberracji. Bo gdy mówimy o eutanazji, gdy mówimy prawie o decydowaniu o sobie, o naszym ciele, o naszym życiu, o naszej podmiotowości, to w tym momencie religia jest tylko jednym z aspektów dla tych osób, które są
religijne, które są wierzące. Natomiast fakt, że spotykamy się, prawda, w koalicji ateistycznej, nie tylko, bo na jakiejkolwiek platformie, jakiejkolwiek dyskusji nagle przy tego rodzaju temacie pojawia się, albo nawet nie nagle, tylko pojawia się ten kontekst religijny, pokazuje, że żyjemy po prostu w świecie zaburzonym. I dopóki nie nastąpi taki realny rozdział państwa od kościoła, czy kościołów, no bo tutaj Zbyszek słusznie zauważył, że mamy różne religie i te różne religijne światopoglądy mogą być zatruwające. Dopóki nie będzie tego świeckiego państwa w takim realnym wymiarze, to ani medycyna, ani nasz racjonalizm, ani nasze laickie światopoglądy nie będą mogły się rozwijać, nie będziemy mogli wypracować naszego bycia sobą po prostu i teraz prawa do właśnie zarówno życia, jak i śmierci, bo to jest przecież pewna konsekwencja. Mam prawo do życia, mam prawo do decydowania o sobie i mam prawo do śmierci. I teraz fakt, że na przykład każą mi się usprawiedliwiać, czy ja jestem chora, czy ja nie jestem chora, w jakich okolicznościach podejmuję tę decyzję, już moim zdaniem rodzi pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. No i cały czas, prawda, ta nasza dyskusja gdzieś grzęźnie w metafizyce, a tak naprawdę powinniśmy móc ustalić prawne rozstrzygnięcia psychologiczne i tyle. Dziękuję. Dzięki. Tak, ja użyłem na wstępie określenia, że trzeba odchwacić naszą rozmowę z religii. To by nam bardzo pomogło. Zbyszek jeszcze. Ja tylko tak ad vocem wobec Adama Jaśkowa. To znaczy, ja jednak tak nie mogę się do końca zgodzić, że... Ciszyć mikrofon. Że katolicy, słychać mnie, tak? Czy... Za głośno masz mikrofon ustawiony. A to może go odsunę. Nie bardzo wiem, jak w tej chwili to sobie z tym poradzić. Mam na myśli to, że nie zgodzę się z tym, że z tym, co powiedział Adam Jaśkow, że katolicyzm nam odmawia wolnej woli. No jednak to takie jest już za mocne uproszczenie. Taka koncepcja jest jednak bardziej bliższa kalwinistycznym odłamom protestantyzmu. Na swój sposób można by powiedzieć, że w tej chwili wręcz widać wyraźnie, że Kościół katolicki raczej broni tej koncepcji wolnej woli człowieka przed pewnymi nurtami psychologii, czy pewnymi koncepcjami psychologicznymi, takimi współczesnymi, wyrastającymi z kognitywistyki, gdzie właśnie tutaj się pojawia takie właśnie powątpiewanie, czy to, co robimy, to jest naprawdę, czy możemy tutaj mówić o jakiejś wolnej woli, czy tak naprawdę jesteśmy tylko, żyjemy w świecie takiego pozoru, który nasza świadomość stwarza wobec jakichś impulsów płynących z nieświadomości, które tak naprawdę, na którymi nie panujemy i tylko tak sobie wydaje się nam, że mamy jakieś tutaj jakieś możliwości podejmowania decyzji. I tutaj Kościół raczej się stanowczo opowiada przeciwko takim interpretacjom. Prawda? Jeszcze tutaj, co powiedziała się Anna, ja to powiem tak, tak, to fajnie by tak było, prawda, gdybyśmy sobie mogli taki świat skonstruować, no ale świat się nie chce tak plastycznie skonstruować, pomimo podejmowanych co róż wysiłków ze strony, prawda, środowisk takich progresywnych przede wszystkim, prawda? No to jednak natura ludzka ma to do siebie, że u wielu osób, trudno zaprzeczyć, no jest taki głód tej metafizyki, prawda? I teraz ty możesz powiedzieć, że to głupcy są, prawda? Oni mają inne zdanie i nie chcą sobie dać narzucić swojego poglądu jako takiego, który miałby być lepszy od ich, prawda? Więc oczywiście praksis życia zmusza do tego, żeby się w jakiejś przestrzeni intersubiektywności mieścić, prawda? Żeby w ogóle była możliwa współpraca społeczna, ale zarazem widać, że im bardziej indywidualizm taki liberalny powoduje, że możemy się zamknąć w swojej własnej bańce i żyć właściwie wśród osób o tych samych poglądach jak my, a struktura państwa staje się jak gdyby takim czymś,
dla liberałów wręcz jak kolejna firma jakaś państwo jest, prawda? Że to jest jakaś firma usługowa, która ma nam świadczyć jakieś usługi, prawda? My im płacimy podatki, a oni nam jakieś usługi świadczą. To taka jest liberalna wizja państwa. No to oni mają zupełnie inną, prawda? Więc tutaj się nie da tak znaleźć. To będzie zawsze agon i zawsze będziemy się te pewne rzeczy wykłócać, prawda? I będzie wygrywać w sposób demokratyczny czy mniej demokratyczny, ale będzie wygrywać ta strona, która w ten czy w inny sposób dysponuje większą siłą polityczną i będzie narzucać swój pogląd, a my możemy mieć takie czy inne sobie zdanie na ten temat. No, tak to jest. Tak to jest. Nie jest łatwo. No już gadamy ponad półtorej godziny, także czas zmierzać do brzegu. Szukam jakiegoś pozytywnego okrzyku, żeby zakończyć pozytywnie nasze spotkanie. Myślę, że zgodzimy się co do tego, że człowiek ma dość ograniczone możliwości decydowania o przyjściu na świat, ale za to ma wszelkie możliwości decydowania o wyprowadzce. Zatem eutanazja, czyli dobra śmierć, powinna być przez świeckie państwo zagwarantowana jako prawo obywatelskie. Takim hasłem chciałbym zakończyć. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie i obyśmy zdrowi byli. Dziękuję bardzo.